Naciąga Wielkanoc. Wszyscy liczymy na odrodzenie świata. Symbolem tym jest jajko, które symbolizuje ponowne narodziny. Wierzymy, że mimo, że wydano 900 miliardów na walkę z globalnym ociepleniem, jednak ocieplenie przyjdzie. Wierzymy również, że nastąpi wiosna ludów, że to, co się stało, te okowy biurokracji, potwornego raka, który pęta naszą cywilizację, zostaną zerwane. To jest straszne to, co mówię, bo konserwatysta zawsze wierzy, że jednak znajdą jakieś siły wewnątrz ustroju, które pozwolą transformować ustrój na normalny. Obawiam się, że takie siły wewnątrz naszego obozu nie istnieją. Obawiam się, że świnie się dorwały do koryta i wcale nie mają zamiaru tego koryta opuścić. Będą się trzymały racicami, jak długo się da. Więc trzeba będzie oderwać się siłą, nawet jeśli trzeba by obrócić na nie gniew oburzonego ludu, a słowo oburzony wymawiam nie bez znajomości kontekstu. To ja wiem, że to są ludzie, którzy głoszą coś całkiem przeciwnego niż my, ale być może zdołają zniszczyć ten układ, a potem na jego gruzach odbudujemy coś normalnego. Być może to nam zajmie wiele lat. Nie wiemy dokładnie, ile to nam zajmie, ale w każdym razie jedno jest pewne. To się utrzymać nie może, bo takiej ilości złodziejstwa, głupoty i korupcji to nie było jeszcze jak świat światem. Mówiono, że francuska arystokracja była bardzo marnotrawna. Przy marnotrawstwie obecnym to byli ludzie bardzo oszczędni, a ponadto budowali za to, a to Louvre, a to dziesiątki innych pałaców. A proszę Państwa, gdzie są pomniki walki z globalnym ociepleniem? Co zostawimy naszym dzieciom i wnukom? Co zostawimy? Musimy się odrodzić i mam nadzieję, że odrodzenie przyjdzie jeszcze tą wiosną i że wiosna też kiedyś nadejdzie.